Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiejszy temat dotyczy pielęgnacji i wybielania zębów. To jest chyba jedno z takich najczęściej zadawanych mi pytań osobistych. Co ja robię, jak ja pielęgnuję moje zęby, że wyglądają one tak, jak wyglądają. Moi drodzy, moja pielęgnacja jeszcze kilka lat temu wyglądała zupełnie inaczej, a w przeszłości, bardzo, bardzo dawno temu, miałam również za sobą wiele takich doświadczeń związanych z techniką dentystyczną. Moi drodzy, gdy miałam 22 lata, jak dobrze pamiętam, jedyny w całym moim życiu poddałam się pielęgnacji, a raczej wybielaniu zębów u dentysty. Było to tylko raz i już nigdy więcej. Po tym zabiegu czułam się bardzo źle, moje ząbki mnie bolały, miałam bardzo dziwne odczucia i od tego czasu już nigdy więcej nie pozwoliłam na wybielanie moich zębów. Ale przez wiele, wiele lat szukałam metody, która byłaby dla mnie odpowiednia, by była ona naturalna, w 100% naturalna i aby to odczucie po wybielaniu zębów było przyjemne. I moi drodzy, wyglądało to tak, że próbowałam na przykład wybielać zęby solą morską, czyli takie czyszczenie na szczoteczkę, sól, ale miałam zawsze również po takim szczotkowaniu solą nieprzyjemne odczucie. I dopiero w czasie moich podróży udało mi się poznać jeden z najcudowniejszych sposobów na wybielanie zębów i dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami właśnie tym sposobem. Jestem pewna, że gdy raz spróbujecie, to już nigdy więcej nie wrócicie do żadnych innych metod. Moi drodzy, już w jednym z wcześniejszych filmów zdradziłam Wam dwa oblicza kurkumy i dzisiaj zdradzę Wam to trzecie oblicze, a mianowicie moje zęby wybielam kurkumą, taką zwykłą ekologiczną kurkumą w proszku, którą zalewam odrobineczką wody i wkładam do tego szczoteczkę do zębów, szczoteczkę, która po takim zabiegu zawsze przyjmuje kolor żółty i nie bójcie się tego, ona ten kolor utrzyma, ale Wasze zęby będą białe jak śnieg. Czyli na szczoteczkę i normalnie tak jak pastą do zębów szczotkujecie Wasze ząbki i zobaczycie, gdy możecie połknąć później tą kurkumę, możecie ją wypluć i przepłukać zęby wodą. Zobaczycie, jakie piękne białe zęby już po pierwszej tej minucie, dwóch będziecie mieć. I teraz tak, ten sposób możecie powtarzać jak często chcecie. Ja w tej chwili już praktycznie w 100% zrezygnowałam z pasty do zębów, mimo tego, że używałam przez ostatnie lata bardzo dobrej pasty, pasty naturalnej, ekologicznej, ale mimo wszystko w tej chwili już nie jest mi potrzebna, ponieważ kurkuma, moi drodzy, kurkuma działa również na wszystkie stany zapalne. Jeżeli macie jakieś stany ropne ząbków, jeżeli macie na przykład początki osuwających się dziąseł, jeżeli Wasze dziąsła krwawią, to na to wszystko kurkuma Wam pomoże. Nawet u osób, którym na przykład przebijają się zęby mądrości i bardzo często tworzą się takie szczelinki i stan zapalny, to wystarczy tego proszku kurkumy z wodą wcisnąć w taką szczelinkę i zobaczycie, że te bakterie zostaną zniszczone jak gdyby i ten stan zapalny Wam zniknie. Podzielcie się ze mną Waszymi odczuciami, jak przeżyliście ten pierwszy zabieg, jeżeli to jest Wasz pierwszy zabieg z kurkumą i czy ten sposób Wam się podoba, czy będziecie go stosować dłużej.
Mam nadzieję, że będziecie go stosować tak jak ja, czyli codziennie, kilka razy dziennie, po każdym posiłku. I jestem pewna, że wszelkie przebarwienia z kawy, herbaty, z herbatek takich ziołowych, jakichkolwiek, że to wszystko Wam zejdzie. Ja wiem, jakie to jest odczucie, gdy jeszcze nie znałam tego sposobu i bardzo, bardzo dawno temu i pracowałam w takiej firmie, że musiałam stale mieć kontakt z ludźmi i stale wszystko musiało być perfekcyjnie, to pamiętam mój stres przed każdym takim spotkaniem, że akurat wypiłam herbatę i moje ząbki nie były takie śnieżno-białe. Ale znając ten sposób, zobaczycie, że wszystkie takie Wasze zmartwienia z tego powodu znikną i to bardzo szybko. Natomiast jeżeli tworzą Wam się dziurki w zębach, macie próchnicę, macie jakiekolwiek takie stany, gdzie to szkliwo nie jest dobrej jakości, to możecie stosować żywokost. Czyli tak jak żywokost stosujemy na wszelkiego rodzaju złamania, to również na nasze ząbki. Jeżeli tam gdzieś się tworzy jakaś szczelinka, to taki liść świeżego żywokostu, to nie może być suszony w takim wypadku. Kurkumę możecie używać suszoną, natomiast żywokost nie. Czyli taki listek żywokostu zbijacie jakimś tłuczkiem drewnianym i taki miąższ z sokiem przykładacie na ten ząbek i do mniej więcej 2, 3, 4 dni powinno to szkliwo się znowu zasklepić i powinien ząbek wrócić do swojego naturalnego zdrowia i piękna. Moi drodzy, jeżeli filmik Wam się podobał, bardzo proszę o kciuka w górę. Jeżeli ktoś z Waszych znajomych ma problemy z żółtymi ząbkami, brzydkimi ząbkami, to możecie mu ten filmik oczywiście przesłać. I dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania, i te magiczne, i te wegańskie, i te z magicznej oazy, czyli taki troszeczkę miks tematyczny, ale o to mnie pytacie, pytacie mnie o moje prywatne życie, o moje prywatne doświadczenia, a także o rzeczy magiczne i tak staram się na tym kanale te wszystkie rzeczy poruszyć naraz. Dziękuję, do kolejnych naszych spotkań. Wasza Maria Bucardi.